Witajcie, kochani. Dziś zabieram Was na wyspę Hipokratesa. Jest tu sporo do zobaczenia, więc nie marnujmy czasu i ruszajmy w drogę. Wyjazd jest krótki i intensywny, a plany ambitne, więc od razu po przylocie wypożyczam rower i ruszam na plażę Tigaki. Stąd rozpoczynam dzisiejsze wideo z trasy. W tym filmie pokażę najważniejsze zabytki wyspy, kilka plaż i innych atrakcji. Plaża Tigaki oddalona jest od miasteczka o 11 km. Trasa przyjemna i pełna wakacyjnych widoków. Z racji oddalenia od miasta nie ma tu tłumu, jest cicho i przyjemnie. Tu odpocznę po podróży. Wystarczy przejść brzegiem morza za przekop i tam jest już pełny wypas. Piasek, cieplutka woda i praktycznie nikogo więcej. Blisko plaży, tuż za drogą, jest duże słone jezioro, teraz zupełnie bez wody. To co widzicie to sól, a pod nią zielone błoto z tym co pozostawiły po sobie flamingi. Ale o błotku powiem trochę później.
wygrzany i wymoczony w wodzie cieplutkiej jak zupa, wracam do miasteczka, by wieczorem ruszyć na spacer po jego zabytkowym centrum. Cudowny wakacyjny klimat pozwala zatopić się w błogim relaksie i zapomnieć o troskach życia codziennego. Kule, które widzicie ułożone po obu stronach ulicy, to autentyczne kule armatnie z twierdzy. A strach sobie wyobrazić, jak wielkie były armaty, do których stanowiły amunicję. Po spacerku pora na sen, bo rano następnego dnia ruszam do jednej z największych atrakcji wyspy. Wypożyczonym rowerkiem ruszam w drogę do gorących źródeł. Jadąc podziwiam niezwykłe widoki. Rower zostaje na parkingu przy sklepiku i w dalszą drogę ruszam pieszo. Dla chętnych są osiołki za kilka euro. Ja jednak pójdę piechotą.
Już na dole piękne widoki i trochę turystów. Naturalne termy są atrakcją darmową, co wiąże się z większą ilością turystów, lecz mimo to polecam skorzystać. Zapach sierpowodoru nie jest przyjemny, ale wygrzać się w tej gorącej wodzie bezcenne. Chętni mogą też skorzystać z masażu z rzekomo wulkanicznym błotem, które zbyt łudząco przypomina to zasłonego jeziora, zarówno pod względem koloru, jak i zapachem. W tym miejscu zapraszam Was do obejrzenia filmu z Misiros. Nie zobaczycie tam takiego błota, jest zupełnie inny niż to oferowane tutaj. Maseczka na twarz i dekolt za 5 euro, całe ciało 20. Złoty interes na naiwnych turystach. Pora na powrót do miasteczka i kolejną porcję fantastycznych widoków. Kolejnym ważnym punktem, który koniecznie trzeba odwiedzić, jest twierdza Joannitów. Jest to największy i najlepiej zachowany zabytek na wyspie. Pamiątka po zakonie Joannitów, którzy od 1314 roku władali wyspą przez nieco ponad 200 lat. Do budowy wykorzystali oni kamienie z licznych tu stanowisk archeologicznych, o czym świadczą różne detale widoczne gołym okiem. Na przykład nad bramą znajduje się fryz z maskami i girlandami, czy też bazaltowe kolumny z bazyliki wczesnochrześcijańskiej. Twierdza została zdobyta przez Turków Osmańskich w 1522 roku. Z kolei w czasie II wojny światowej, gdy okupantem byli Włosi, twierdza stała się miejscem gehenny stłoczonych w niej jeńców. Dziś dostępna dla zwiedzających powoli popada w ruinę. Kolejne trzęsienia ziemi też nie były dla niej, jak i dla miasteczka, łaskawe. Ubolewać można nad niedbalstwem miejscowych władz. Żal patrzeć, jak takiej klasy zabytki pozostawione są na pastwę losu. Jak mogłoby to wyglądać, można zobaczyć w pobliskim Bodru. Polecam Wam do obejrzenia na kanale Film z Bodrum. Tam los zabytku wygląda zupełnie inaczej. Tutaj to zgroza ogarnia.
Jednym bardzo ważnym zabytkiem jest Asklepieion, znajdujący się na górskim zboczu za miastem. Jest to o tyle ważne miejsce, że postanowiłem poświęcić mu oddzielne wideo, na które serdecznie Was zapraszam. Koniec dnia, trochę miejskiej plaży i zachód słońca nad miasteczkiem. Spacer w tym wakacyjnym klimacie to czysta przyjemność. Niektóre widoki napawają jednak smutkiem. Tu też widać skutki trzęsienia ziemi z 2017 roku. Słynny platan Hipokratesa, meczet z fontanną, jego minaret czy baptysterium to kolejne ofiary tego trzęsienia. Ogólnie mówiąc, zabytki stolicy bardzo ucierpiały. Rias jest to największy plac miasta, którego wizytówką jest Market Agora. Można tam kupić prawie wszystko w jednym miejscu. Wokół i w pobliżu placu znajdują się m.in. meczet z fontanną, minaret, antyczna agora, platan Hipokratesa czy zamknięty po trzęsieniu ziemi
Jest tam także ta klimatyczna restauracja z muzyką na żywo co wieczór. Z tego miejsca rozpoczynają się dwie inne przygody. To właśnie tutaj można znaleźć, zabukować albo właściwie pozwolić się namówić na rejs w kilku kierunkach. Można wybrać się turystyczną łodzią na trzy pobliskie wyspy, można popłynąć do tureckiego Bodru, czy też zarezerwować wycieczkę do wnętrza wulkanu na pobliskim Nisiros. Jest tu pełno naganiaczy. Rejsy są typowo pod turystów, wszędzie szybko, za krótko, ale takie są realia. Więcej o szczegółach wideo z Bodrum czy Nisiros. Niemniej bardzo miło się tutaj spaceruje. Tak wygląda przystań dla prywatnych łódek i jachtów. W tle podświetlona twierdza joannitów. All I wanna be, I knew, you, I knew. Been so long.
fajna plaża i super miejsce do kąpieli. Nie jest tu tak tłoczne jak na miejskiej Barali, ale też zwykle dużo bardziej wieje i są większe fale. Wynika to z położenia na Cyprze wcinającym się w otwarte morze. Agora, czyli miejsce publiczne, gdzie były świątynie, budynki użyteczności publicznej, miejsca spotkań i ogłaszania ważnych informacji. Miejsce to nie zachwyca zbytnio, bo mało co wystaje tu z poziomu terenu. Gimnazjum znajduje się w dość znacznej odległości od Agory i portu. Dowodzi to, że starożytny Kos był bardzo rozległym i gęsto zaludnionym, a przez to bardzo ważnym w starożytności ośrodkiem. Z ważniejszych rzeczy tu się znajdujących jest dobrze zachowana starożytna droga i budynek, niestety zamknięty, z wewnętrznym dziedzińcem, który służył jako publiczny szalet. Gimnazjon był miejscem treningów sportowych i późniejszych rozgrywek. Jego położenie naprzeciw Odeonu świadczy o tym, że jednakowo ważne było dla starożytnych mieszkańców zarówno coś dla ciała, jak i dla duszy. I tu mam na myśli Odeon. Można tu też podziwiać piękne mozaiki podłogowe.
Odeon, czyli rzymski teatr muzyczny z II wieku. Kiedyś był to zadaszony obiekt, zachowany w dość dobrym stanie i częściowo odrestaurowany. Odbywają się w nim do dziś różne muzyczne i kulturalne wydarzenia w KOS. Niegdyś korytarze pod widownią wypełniały liczne sklepiki i posągi, których niewielka część znajduje się w Muzeum Archeologicznym w centrum miasteczka. Dumą muzeum jest duży posąg Hipokratesa, stąd właśnie pochodzący. Dziś korytarze są puste i zamknięte dla zwiedzających. Krótki, lecz bardzo intensywny pobyt dobiega końca. Mam nadzieję, że spodobają Wam się filmy z tych ciekawych miejsc i być może zainspirują Was do ich odwiedzenia. Żegnając się tymi ujęciami pięknie zachodzącego słońca, zapraszam do częstych wizyt na moim kanale, zasubskrybowania, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, i do zobaczenia w kolejnym wideo wkrótce.